Dzień dobry, mamo. Witaj, Iza. Super, że mnie odwiedziłaś. Siadaj. Dawno się nie widziałyśmy. Opowiadaj, co tam u was? Jak tam Zosia w pierwszej klasie? Radzi sobie, ma fajną klasę i koleżanki. Jest zadowolona. A jak tam Lenka i Kubuś? Jak to bliźniaki, małe rozrabiaki. Co tu tak pachnie? To chyba te babeczki. Babeczki, babeczki! Częstuj się, kochana, zrobiło specjalnie dla ciebie. Spróbuję, ale tylko jedną. Wygląda wyśmienicie. I tak smakuje. Naprawdę pycha. Jeszcze nigdy nie jadłam takich dobrych babeczek, naprawdę. To ty się częstuj, a ja idę zrobić po kawce. Zaraz wrócę. Może spróbuję jeszcze jedną. Są takie dobre, że nie mogę się oprzeć. Pycha. Och, gdzie ta mama? Tak długo robi tę kawę. Nie zaszkodzi mi, jeśli zjem jeszcze jedną babeczkę. Tak tu pachnie. Już jestem. Ach, przepraszam, że tak długo to trwało, ale nie mogłam znaleźć kawy. Proszę, kawka. Zapakuję trochę babeczek dla Briana. A gdzie moje babeczki? Ojej, przepraszam, były tak pyszne, że nie mogłam się nim oprzeć. Nic się nie stało, moje ciasto zawsze szybko znika ze stołu. Ale się najadłam. Nie czuję się najlepiej. Mogę się na chwilę położyć? Ojej, Iza, nic ci nie jest? Może zaparzyć ci ziółek? Nie, nie trzeba. Muszę się tylko położyć w łóżku. Pójdę już do domu. Och, mój brzuch. Dobrze, kochana, spotkamy się innym razem. Zadzwoń, jak się czujesz. Ha, no coś podobnego. Zjadła wszystkie babeczki. A może jest w ciąży? Iza, dobrze się czujesz? Nie najlepiej. Właśnie widzę. Co się stało? Jaki ty masz duży brzuch. Co? Jaki duży brzuch? Nieprawda. Wcale nie mam dużego brzucha. Właśnie, że masz. Daj mi spokój, muszę trochę poleżeć. Och. Chyba mam mdłości. Mdłości? Skądś to znam? Mdłości. Jesteś w ciąży? Po prostu muszę odpocząć. Zaraz mi przejdzie, zobaczysz. Po co ja jadłam tyle ciasta? A pamiętasz tę wróżkę, która nam wywróżyła jeszcze jedno dziecko? Wszystko się zgadza. Duży brzuch, mdłości. Ojej, może masz rację, zapomniałam o niej. I co teraz? W sumie to ja się cieszę, wiesz? Pamiętasz te noce, kiedy Zosia się budziła w łóżeczku i wołała: tata, tata. To było takie urocze. Tata, tata. O, co się stało, maleństwo? Obudziłaś się? Cichutko, zaraz Zosia zaśnie. O, i już śpi. Dobranoc, Zosiu. To były czasy. Spała jak mały aniołek w swoim łóżeczku. No, ja pamiętam to trochę inaczej. Mamy! Mamy! Braja, znowu się obudziła. Mama! Już idę. Śpi, Zosiu, mamusia jest obok. Chyba śpi. Łóżeczko, łóżeczko. Mama! Mama! Idę! Wreszcie. Jedyne, o czym marzę, to łóżko. Dobra, poddaję się, wygrałaś.
Przez rok prawie w ogóle nie spałam. A na dodatek zajmowała całe nasze łóżko. Tam. A pamiętasz, jak uczyła się chodzić i przynosiła wszystkim różne rzeczy? Raz przyniosła mi nawet kubek z wodą. Była kochana. Tata, tata! Cześć, Zosia! Mała Zosia chodzi jak słodko. Tata! Co mi przyniosłaś, mleczko? Ale tato, nie piję mleczko, to twoje mleczko. Możesz mi przynieść coś innego do picia? Piciu, piciu! Piciu, piciu! Tata! Piciu? Jej! Tata! Piciu! Tata! A co tam masz? Piciu! Piciu! Zosia, niesiesz mi picie? Jesteś kochana! Dziękuję! Pyszna woda! To było słodkie! Ja pamiętam coś całkiem innego. Kieliszki są, tort, talerze. No dobrze, wszystko wygląda pięknie. Zosiu, teraz postaraj się niczego nie dotykać, dobrze? Stół jest pięknie nakryty i zaraz przyjdą goście. Goście, goście. Tak, goście. Poczekaj tutaj, idę jeszcze po ciasto. O, niam, niam. Zosia, nie! Wszystko na podłodze, Zosia! Mamo, dlaczego leżysz? Źle się czujesz? Muszę odpocząć. Dlaczego ty masz taki duży brzuch? Coś się stało? Lenka, jak to dlaczego, nie wiesz? Będziemy mieć siostrzeczkę. Jej, jak fajnie! Ja chcę siostrę, chcę! A ja chcę brata! To niesprawiedliwe! Dlaczego zawsze musi być siostra? Ja się nie zgadzam na brata. Ani ja. Tak, a ja się nie zgadzam na siostrę. Mamo, mogę mieć braciszka? Jak będzie siostra, to będzie niesprawiedliwe, bo jestem sam. Kuba, proszę cię. Nie teraz. Dzieci, spokojnie. Mama się źle czuje, pojedziemy do lekarza i wszystko się okaże. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Moja żona jest w ciąży. Brian! To gratulacje. Będziemy miały siostrę, wie pani? Brata, siostrę, brata, siostrę, 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 brata. Spokojnie, dzieciaki. Zbadam waszą mamę i zaraz się wszystko okaże. Proszę się położyć. Jakie pani miała objawy? Miałam mdłości i ból brzucha. A teraz proszę, spokojnie, proszę oddychać. To już będzie nasze czwarte dziecko, pani doktor. Bardzo się cieszę. Brzuch trochę powiększony. Wezmę krew do badania. Zaraz wracam. Proszę poczekać. Och, Brian, i co teraz? Będziemy musieli pomyśleć o większym mieszkaniu. Wszystko będzie dobrze, nie martw się. Już jestem. Pani Izo, mam parę pytań. Co pani dzisiaj jadła? Jadłam dzisiaj takie pyszne babeczki u mamy od Briana. Mówię pani, niebo w gębie. A konkretnie ile pani tych babeczek zjadła? Konkretnie to dwie? Może trzy? Nie pamiętam. Pamiętam tylko ten wspaniały smak. Babeczki? I mama mi nie zapakowała ani jednej? Dziwne. No nie zapakowała, bo zabrakło. Aha, i wszystko jasne. Słyszeliście? To będzie brat czy siostra? Ani brat, ani siostra. Co? Co? Ale jak to? Znowu bliźniaki? Nie, pani Iza nie jest w ciąży. Po prostu się przejadła. Stąd te mdłości i powiększony brzuch. Po prostu za dużo słodkiego. No tak, zjadłam całą blaszkę. Zalecam przez parę dni dietę. Oj, mamo, zjadłaś wszystkie babeczki, a nam nie pozwalasz nawet jednego batonika. Oj, niegrzeczna mama. Dobra, dobra. Zabiorę was jutro na lody, obiecuję. Hurra! A kto to? Cześć, Iza. O, jaka niespodzianka. Jak się czujesz? Martwiłam się o ciebie. Ostatnio tak szybko wyszłaś.
A, to tylko problemy żołądkowe. Już mi przeszło. Prawie. Mam dla ciebie niespodziankę. Upiekłam specjalnie dla ciebie te pyszne babeczki, które ci tak smakowały. Babeczki? Zobacz tylko. Nie! Dzięki za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał i chcecie kolejne odcinki Rodzinki Barbie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. A teraz pozdrowienia. Serdecznie pozdrawiam Esterę Gębala, Emilię Kiełczewską, Monikę Pokrętowską, Hanię Fedę, Natalię Obłoza, Maję, Nadię, Emilkę Tajak, Oliwię Konik oraz Gosię Szelec. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!